Na samym początku kilka słów ode mnie. Drodzy widzowie, złapałem anginę i serdecznie przepraszam za jakość mojego głosu w tym odcinku. Mam nadzieję jak najszybciej dojść do zdrowia, a kolejne filmy będę czytał już niezachrypniętym głosem. W tym odcinku na kanale Kryminalne Opowieści Świat przybliżymy postać Diabolika, czyli Matteo Messini Denaro, jednego z najbrutalniejszych bossów sycylijskiej mafii Cosa Nostra, który ukrywał się przed organami ścigania blisko 30 lat. Był on odpowiedzialny m.in. za organizację zamachu na sędziego śledczego Giovanniego Falcone z 1992 roku. Diabolik wpadł w styczniu 2023 roku, kiedy stawił się w szpitalu na zabieg chemioterapii. Chorował na raka jelita grubego. Zmarł 25 września 2023 roku po gwałtownym pogorszeniu się stanu zdrowia i zapadnięciu w śpiączkę. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Na gorąco informujemy o nich i dyskutujemy na naszym nowym portalu podejrzani.pl, Discordzie oraz Instagramie i TikToku Kryminalne Opowieści, do których linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Matteo Messina Denaro urodził się 26 kwietnia 1962 roku w Castelvetrano, włoskim mieście w regionie Sycylia w prowincji Trapani. Był czwartym z sześciorga dzieci Lorenzy Sant'Angelo i Francesco Messini Denaro, mafiozo związanego z Cosa Nostrą. Po ukończeniu nauki w gimnazjum, Matteo zapisał się do prywatnej szkoły technicznej, z której zrezygnował w trzeciej klasie. Później próbował jeszcze wrócić do nauki, ale nie udało mu się to ze względu na problemy finansowe ojca. Ostatecznie porzucił edukację w grudniu 1982 roku, mając nieco ponad 20 lat i ukończone jedynie 8 klas szkoły. Żałował jednak tego i jak przyznał kiedyś, pisząc do byłego burmistrza Castelvetrano, Antonio Vaccarino, chętnie uczyłby się dalej, aby uzyskać dyplom. Cierpiał na krótkowzroczność, a w tym okresie rozwinął się u niego zez, którego starał się ukrywać za szkłami przeciwsłonecznych okularów marki Ray-Ban, będących wtedy jego znakiem rozpoznawczym. Messina Denaro był zatrudniony jako kierownik na gruntach rolnych należących do rodziny Dali Stajti, dawnych właścicieli Banca Sicula di Trapani, wówczas najistotniejszej prywatnej instytucji bankowej na Sycylii. Jego ojcem chrzestnym był Antonio Marotta, człowiek honoru i były członek gangu Salvatore Giuliano, zamieszany w tajemniczą śmierć pewnego przestępcy z 1950 roku. Ze związku Matteo z Franco Alanio w grudniu 1996 roku na świat przyszła Lorenza, która jako dziecko mieszkała w domu matki bossa Lorenzy Sant'Angelo, a później postanowiła przyjąć nazwisko matki, gdyż nigdy nie miała okazji poznać ojca. Wśród innych relacji bossa był związek z Mario Messi, rozpoczęty podczas jego ukrywania się i zakończony, gdy uświadomił sobie, że ściga go wymiar sprawiedliwości. Messi także była potem aresztowana za pomocnictwo w 2000 roku, a podczas operacji ujawniono dwie kryjówki, gdzie Messina Denaro mógł się ukrywać, niedaleko Bagari i Brancaccio. Ta ostatnia lokalizacja była mu udostępniona przez braci Filippo i Giuseppe Graviano. Policja odnalazła także liczne listy miłosne, które Messi wymieniała z uciekinierem. Z tych powodów w następnym roku została skazana na 3 lata więzienia wraz z bratem Francesco. Dodatkowo w lipcu 2006 roku śledczy trafili również na inne listy miłosne Marii Messi w domu Filipa Gutadauro, który miał je dostarczyć szwagrowi Messiny Denaro. Co tyczy się kariery w półświatku, Matteo wkroczył na ścieżkę przestępczą dość wcześnie, a już w 1989 roku miał być członkiem mafii i brać udział w krwawym konflikcie między klanami Accardo oraz Ingolia di Partana. W lutym 1991 roku postanowił zabić Nicole Gonzalesa, pracownika hotelu w Selinunte, który skarżył się austriackiej sekretarce, jak się okazało kochance Messini Denaro, na mafijnych karłów, którzy nieustannie robią mu problemy i który wielokrotnie zapowiadał, że ich powstrzyma, gdy sam zostanie dyrektorem hotelu.
Matteo Messina Denaro rzeczywiście sprawował funkcję szefa mafii w Castelvetrano i okolicach już od mafijnej wojny na początku lat 80. W następnych latach świadek koronny Baldassare Di Maggio, który jako pierwszy mówił o jego roli w Cosa Nostra, powiedział, że był to młody człowiek na dobrej drodze do zostania szefem, choć jeszcze nim nie jest, a jego ojciec dał mu duże uprawnienia. W pierwszych miesiącach 1992 roku Messina Denaro należał do grupy mafiozów z Brancaccio i prowincji Trapani wysłanej do Rzymu, aby zamordować prezentera telewizyjnego Maurizio Costanzo, sędziego śledczego Giovanniego Falcone i ministra Claudio Martelli. To Matteo miał zorganizować broń potrzebną do zamachu. Ostatecznie Salvatore Rina nakazał grupie powrót, bo czekał, aby zamach na Falcone przeprowadzono inaczej. W listopadzie 1993 roku Messina Denaro był jednym z organizatorów porwania małego Giuseppe Di Matteo, aby zmusić ojca chłopca, Santino, do wycofania zeznań na temat masakry w Capaci. Ostatecznie po 779 dniach niewoli małego Di Matteo brutalnie uduszono, a jego ciało rozpuszczono w kwasie. W 1994 roku Messina Denaro zorganizował zamach bombowy na zdrajcę Salvatore Totuccio Contorno razem z Giovannim Bruską. Materiały wybuchowe odkryli karabinieri, powiadomieni przez telefon od obywatela, który zauważył podejrzane ruchy. W odpowiedzi na restrykcyjne traktowanie bossów mafijnych na mocy artykułu 41 bis, Messina Denaro zorganizował zamach na strażnika więziennego Giuseppe Montalto. Funkcjonariusz, który odmówił wykonywania nielegalnych przysług w zakładzie karnym, zginął zastrzelony 23 grudnia 1995 roku przed domem swoich teściów w miejscowości Palma, część Tarpani, jadąc samochodem ze swoją żoną, która trzymała na rękach 10-miesięczne dziecko i była w ciąży z kolejnym. Giovanni Brusca zeznawał potem przeciwko Messinie Denaro, co doprowadziło do postawienia go przed sądem jako podejrzanego o zorganizowanie serii zamachów bombowych w Rzymie, Florencji i Mediolanie. 6 czerwca 1998 roku, 5 lat po ucieczce, skazano go na karę dożywotniego pozbawienia wolności razem z innymi czołowymi postaciami Cosa Nostra. Wyroki te utrzymał sąd apelacyjny we Florencji 13 lutego 2001 roku i sąd najwyższy 6 maja 2002 roku. Po śmierci ojca Francesca 30 listopada 1998 roku Messina Denaro stał się głównym szefem Cosa Nostra w Castelvetrano i prowincji Trapani. Zeznania Vincenzo Sinacori pozwoliły ustalić, że w 1994 roku Messina Denaro udał się do kliniki okulistycznej Baraker w Barcelonie w Hiszpanii, aby leczyć poważną krótkowzroczność Izeza. W programie telewizyjnym Kila Visto podano, że na recepcji kliniki BOS pokazał fałszywy dokument tożsamości z prawdziwą datą i miejscem urodzenia, ale skróconym imieniem – Matteo Messina. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez śledczych, między 1994 a 1996 rokiem Messina Denaro ukrywał się, mając kontakt ze swoją partnerką Marią Messi, z którą wyjechał na wakacje do Grecji pod fałszywym nazwiskiem Matteo Cracolisi. Siostra i brat Marii, Paula i Francesco Messi, pracowali u Michel Aiello, uważanego za zastępcę bossa Bernardo Provenzano. Ponadto Messina Denaro był powiązany ze wspomnianym już Filippo Gutadauro, który ożenił się z jego siostrą Rosalią. W 2004 roku SISDE, czyli Servizio per la Informazione e la Sicurezza Democratica, próbowało znaleźć Messina Denaro z pomocą Antoniego Vacrino, byłego burmistrza Castelvetrano, skazanego za handel środkami odurzającymi. Vacrino, korzystając ze swoich kontaktów związanymi z Cosa Nostra, poznał Messina Denaro, proponując mu różne inwestycje w projekty publiczne w celu złapania go w pułapkę. Komunikacja odbywała się za pomocą notatek, w których Messina Denaro używał pseudonimu Alessio, a Vacrino Svetonio. Vacrino zdołał nawiązać kontakt z bossem Bernardo Provenzano za pośrednictwem jego siostrzeńca Carmelo Gariffo. 11 kwietnia 2006 roku śledczy odkryli liczne wiadomości wysyłane przez Alessio w domu w Corleone, gdzie zatrzymano Bernardo Provenzano.
Wiadomości te dotyczyły inwestycji zaproponowanych przez byłego burmistrza Antonio Vaccarino, współpracującego z SISDE w celu schwytania bossa, a także innych legalnych działań takich jak otwarcie supermarketów w prowincji Agrigento czy zorganizowanie osób do otwarcia stacji benzynowej w okolicy Santa Nifa w prowincji Trapani. Po schwytaniu Provenzano, Messina Denaro zakończył kontakt z Vaccarino, radząc mu, aby prowadził uczciwe życie. Publikacja dziennika La Repubblica na temat kontaktów Vaccarino zakończyła operację SISDE i zatrzymanie Messiny Denaro spaliło na panewce. Co ciekawe, nie wszczęto śledztwa w sprawie tego wycieku informacji. 15 listopada Vaccarino otrzymał list od Messiny Denaro, w którym ten pisał, że rodzina Vaccarino trafi do piekła i może już pisać testament. Vaccarino mimo to ostatecznie nie doznał odwetu. W czerwcu 2009 roku podczas operacji Golem aresztowano 13 osób podejrzanych o wspieranie ukrywającego się Messiny Denaro. W marcu 2010 roku podczas operacji Golem 2 aresztowano kolejnych 19 osób w Castelvetrano, oskarżonych o wymuszenia i podpalenia na zlecenie Messiny Denaro. 27 lipca 2010 roku Manuel Pasta, współpracujący z wymiarem sprawiedliwości, stwierdził, że Messina Denaro był obecny na meczu piłkarskim Palermo-Sampdoria 9 maja 2010 roku, mimo jego trwających poszukiwań. W 2011 roku Mikel Aiello i były prezydent regionu Sycylii Salvatore Cuffaro usłyszeli wyroki za przekazywanie informacji Giuseppe Guttadauro na temat trwających śledztw mających na celu schwytanie Provenzano i Messiny Denaro. W 2013 roku Lorenzo Cimarosa, zięć Messiny Denaro, ponownie wpadł w ręce śledczych, a jego zeznania miały decydujący wpływ na wyniki procesu. Zmarł na raka w 2017 roku. W maju 2013 roku Saverio Massi złożył skargę do prokuratury w Palermo, twierdząc, że w 2004 roku zidentyfikował uciekającego Messinę Denaro, a jego przełożeni kazali mu zaprzestać śledztwa. W marcu 2014 roku według Centralnej Służby Operacyjnej Policji Messina Denaro zorganizował zamach na byłego prokuratora Roberto Piscitello, który jednak nie doszedł do skutku. W 2015 roku Radio Onda Blu miało dostarczyć zdjęcia domniemanego miejsca zamieszkania Messiny Denaro w Baden-Baden w Niemczech. Nie potwierdzono tych doniesień, ale śledztwo doprowadziło do aresztowania agenta ICI, Agencja Informazione Sicurezza Interna, Marco Lazari. 13 marca 2018 roku aresztowano 12 członków Cosa Nostra, którzy mieli zapewniać utrzymanie Matteo Messiny Denaro. Policja zatrzymała Leo Sutere, znanego współpracownika Matteo Messiny Denaro, uważanego za lidera mafii w Agrigento, 29 października 2018 roku. Choć Sutera był wcześniej zatrzymany w 2012 roku, to ostatnie aresztowanie wywołało spore kontrowersje. Wiele osób uważało, że kontynuowanie obserwacji Sutery doprowadzi śledczych do Messiny Denaro, z którym ten miał się niewiele wcześniej spotkać. Wobec tego karabinieri chcieli kontynuować obserwacje, ale decyzją głównego prokuratora Palermo, Francesco Messiego, podjęto decyzję o wcześniejszym aresztowaniu Sutery. Skazano go na 18 lat pozbawienia wolności 18 lipca 2019 roku wraz z Marią Salvato i Vito Vaccaro. Podczas śledztwa informatorzy wskazywali, że poszukiwany uciekinier przeszedł operację plastyczną twarzy, aby uniknąć rozpoznania. Podobno zabieg wykonano w Piemoncie lub Dolinie Aosty, choć inny informator twierdził, że operacja odbyła się w Bułgarii, gdzie Denaro poddał się również operacji opuszków palców, aby go nie rozpoznano. Miał już w tym czasie poważne problemy zdrowotne, był prawie niewidomy i korzystał z dializ. Świadek zeznał, że Messina Denaro wielokrotnie podróżował do Pizy i La Mezzia Terme, a także był chroniony przez inną organizację mafijną, Ranghetta. Prokuratura z Florencji prowadziła potem śledztwo w tej sprawie. Pieniądze na ucieczkę Denaro pochodziły także z nielegalnego hazardu organizowanego na Sycylii i na Malcie. Denaro miał również kontakty z Wenezuelą, gdzie niektóre osoby zarządzały jego interesami. W kwietniu 2019 roku w ramach śledztwa w sprawie ucieczki Messiny Denaro
aresztowano dwóch karabinieri pod zarzutem wspomagania mafii, a także aresztowano Antonio Vicarino, byłego burmistrza Castelvetrano, który wysyłał notatki do Messiny Denaro. Wcześniej, bo w marcu 2019 roku, odkryto lożę masońską w Castelvetrano. W grudniu ujawniono natomiast, że w 2015 roku z biura sędzi Teresy Principato, która prowadziła śledztwo w sprawie Messiny Denaro, zginął laptop i dwie pamięci USB z informacjami dotyczącymi śledztwa. Śledztwo dotarło także do Mediolanu i Rzymu, gdzie osoby związane z 'Ndranghettą i handlem środkami odurzającymi mogły tworzyć sieć ochronną dla Denaro. W czerwcu 2020 roku aresztowano licznych wspólników Messiny Denaro. 27 czerwca doszło do zamachu w Castelvetrano, kilka godzin przed aresztowaniem większości członków gangu. Tydzień później aresztowano André Bonafede, podejrzanego o udostępnianie swojej tożsamości Messinie Denaro. 7 lutego wpadł dr Tumbarello, podejrzany o leczenie Messiny Denaro w czasie jego ukrywania się. 3 marca zatrzymano Rosalię Messinę Denaro, siostrę Bossa, podejrzaną o zarządzanie rodziną i przekazywanie notatek. 13 kwietnia ujęto Laurę Bonafede, córkę Bossa, pod zarzutem współpracy z mafią. 5 września sytuacja prawna Andrei Bonafede, oskarżonego o kolaborację z mafią, uległa pogorszeniu, gdy przedstawiono mu nowe zarzuty. W dniu, w którym miał usłyszeć wyrok za wcześniejsze oskarżenia, Messina Denaro skontaktował się z Bonafede. Stało się to dzień po tym, jak odkryto, że Denaro choruje na raka. Bonafede użył do tego kontaktu nowej karty SIM, którą śledczy powiązali z bossem mafii, a ślady wielu połączeń między nowym a poprzednim numerem doprowadziły do przedstawienia nowych zarzutów. Według Vincenzo Sinacori i byłego senatora Vincenzo Garaffa, w 1994 roku Messina Denaro interweniował u nich, aby zagłosować na Antonio Diali. Tego ostatniego wybrano do Senatu i był potem wielokrotnie wybierany na kolejne kadencje. Pomimo tego, w 2021 roku skazano go na 6 lat pozbawienia wolności za udział w mafii. W 2007 roku aresztowano Giuseppe Grigoli, podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy dla Messiny Denaro. Wartość skonfiskowanego majątku wyniosła 700 milionów euro. W 2010 roku agencja antymafijna Direzione Investigativa Antimafia w Palermo zabezpieczyła majątek Vito Nicastri, podejrzanego o związki z Messina Denaro. W 2012 roku DIA w Tarpani zajęła majątek Carmelo Patti, uznawanego za współpracownika Messiny Denaro. Wartość skonfiskowanego majątku wyniosła ponad 1,5 miliarda euro. W 2013 roku agencja antymafijna skonfiskowała też szacowany na 50 milionów euro majątek Mario Nichetti, domniemanego pełnomocnika bossa mafii. W operacji Eden w 2013 roku aresztowano 30 współpracowników Messiny Denaro, w tym jego siostrę i jej wnuka. Zdaniem zastępcy prokuratora, aresztowania te znacznie zawęziły krąg wokół szefa mafii. Warto również wspomnieć o innych zdarzeniach, w tym o operacjach w sprawie prania brudnych pieniędzy, konfiskacie majątku i aresztowaniu osób powiązanych z Messiną Denaro, co potwierdzało jego szerokie powiązania z różnymi sektorami społeczeństwa i gospodarki. Osoby związane z Matteo Messiną Denaro wpadły na transferach dużych sum pieniędzy na Sycylię. Środki pochodziły z przygotowania stoisk na Expo w Mediolanie w 2015 roku. Śledztwo ujawniło również powiązania z wiceprezesem UniCredit Fabrizio Palenzoną. Znaleziono także związki w San Marino, gdzie pewien specjalista miał kontakt mailowy z osobą blisko związaną z Denaro. W 2017 roku agencja antymafijna przeprowadziła nalot na kilka firm związanych z Gianfranco Becciną, podejrzanym o handel zabytkami archeologicznymi. Wśród skonfiskowanych obiektów znalazło się skrzydło zamku w Castelvetrano z 1239 roku, który później przekształcono w pałac książęcy Pignatelli. Niedługo po tym zdarzeniu w pałacu wybuchł pożar, a niektóre dokumenty uległy zniszczeniu. 15 grudnia 2020 roku aresztowano 13 osób, w tym wielu współpracowników Denaro, m.in. Salvatore Barone, byłego dyrektora firmy transportowej Strapani,
oraz licznych przedsiębiorców i członków mafijnych rodzin z Alcamo i Calatafimi. Śledztwo objęło również burmistrza Calatafimi Segesta Antonino Accardo, oskarżonego o korupcję wyborczą. W 1999 roku Matteo Messina Denaro skazano zaocznie na dożywotnie pozbawienie wolności wraz z Vincenzo Vigrą i Niccolò di Trapani za zamach na życie Giuseppe Montalto, funkcjonariusza służby więziennej. W 2000 roku otrzymał kolejne zaoczne dożywotnie pozbawienie wolności za zamachy bombowe we Florencji, Mediolanie i Rzymie, a następnie w kolejnych latach kolejne podobne wyroki za różne przestępstwa. Sprawa Messiny Denaro jeszcze na początku 2023 roku wciąż trwała. 16 stycznia 2023 roku, po niemal trzech dekadach ukrywania się, Matteo Messina Denaro zatrzymali karabinieri w Palermo. Przygotowywał się wówczas do chemioterapii pod fałszywym nazwiskiem Andrea Bonafede. W chwili aresztowania nie stawiał oporu. Przetransportowano go do zakładu karnego w L'Aquila, gdzie mógł kontynuować leczenie. Ostatecznie 19 lipca 2023 roku na wniosek oskarżenia został znów zaocznie skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za udział w masakrach w Capaci i na Via D'Amelio w Palermo z 1992 roku. Po gwałtownym pogorszeniu się stanu zdrowia i śpiączce Matteo Messina Denaro zmarł o godzinie 1:57 25 września 2023 roku w wieku 61 lat w szpitalu San Salvatore de L'Aquila. Przyczyną zgonu był rak jelita grubego. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.